Pani marszałek, Wysoki Sejmie, szanowny panie ministrze, zabierając głos w imieniu klubu parlamentarnego PSL na temat założeń polityki zagranicznej państwa, mieliśmy przekonanie, że debata dzisiejsza będzie dotyczyła artykułowania naszych narodowych interesów, bo polityka, każda zagraniczna w szczególności, jest domeną interesów, a nie sentymentów. Jeżeli dodam fakt, że w ostatnim czasie mamy wyniki spisu ludności i okazuje się, że Polska jest jednolitym narodowościowo krajem, to można na tej podstawie budować przekonanie, że to daje również atuty w polityce zagranicznej. No niestety my się na każdej dziedzinie musimy podzielić. Dzielimy się na bazie katastrof narodowych, dzielimy się również w bazie polityki zagranicznej, mimo że w wielu parlamentach o ustabilizowanej demokracji polityka zagraniczna jest poza walką polityczną. Być może wynika to z faktu, że przez wiele lat żyliśmy w przekonaniu, że każdy sukces kładł nas na łopatki, każda klęska stawiała na nogi i my się jakoś tak genetycznie boimy sukcesu, a pan minister mówił o wielu sprawach, które są naszym narodowym sukcesem. I naszym zdaniem, zdaniem Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, skuteczność polityki zagranicznej zależy od siły gospodarki, ale również zależy od zdolności zrozumienia współczesnego świata przez elity. I takie artykułowanie narodowych interesów, aby wpisać się w te zmiany współczesnego świata. Jeżeli będziemy ciągle próbowali, to się nie dzieje na szczęście na forum rządowym, aby jakiś szablon XIX-wieczny przykładać do realiów XXI wieku, to nie wróży nic dobrego. Miejsce Polski w Zjednoczonej Europie, czy może inaczej, nasza siła również w zakresie polityki zagranicznej w dużej mierze zależy od siły Europy na globalnym rynku i od miejsca Polski w Zjednoczonej Europie. No niestety, jak widzimy tutaj w ostatnich czasach, w ramach kryzysu, scena światowa na naszych oczach stała się sceną wielobiegunową. Natomiast Europa, zamiast starać się być coraz mocniejszym graczem na tej wielobiegunowej scenie, zajmuje się głównie sama sobą. W wielu sprawach tak się dzieje i tu budujący jest dla nas wszystkich fakt to, że zdążyliśmy przewidzieć zmiany, w której znaleźliśmy się, jest to, że do naszej konstytucji zapisaliśmy cały szereg uwarunkowań związanych z zadłużeniem kraju i to dziś możemy pokazać jako nasze polskie doświadczenie, pokazać, że byliśmy tym razem mądrzy przed szkodą, przekazać również innym i tak się stało między innymi w tych wszystkich decyzjach, które pan minister wymienił, których nie chciałbym powtarzać, które wynikają z naszej prezydencji. Jeżeli patrzymy na zadłużenie się niektórych krajów, na problemy kryzysowe w Europie, to zdajemy sobie sprawę, że ten kryzys w wielu wypadkach dotknął państw, w których rządy okazały się nieodpowiedzialne, zadłużając nadmiernie swoje kraje, a parlamenty tych krajów były mało skuteczne w realizacji funkcji kontrolnych parlamentów. Stąd sześciopak, który zaproponowaliśmy, który jest już wdrożony do polskiego systemu prawnego, może być naszym takim wzmocnieniem Unii Europejskiej, tym wzmocnieniem, które leży w żywotnych interesach naszego kraju. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdybyśmy dziś, będąc w Unii Europejskiej, dążyli do jej osłabienia, a nie do jej wzmocnienia. Gospodarkę można oceniać w różnych aspektach. Ta ocena może dotyczyć wzrostu PKB, może dotyczyć tego, o czym mówił pan minister, czyli wielkości oprocentowania długu. I rzeczywiście tak to już jest, że poprzedni system padł nie tylko dlatego, że był moralnie szkodliwy, padł głównie dlatego, że był ekonomicznie niewydolny. Jeżeli popatrzymy, jak spadał oprocentowanie naszego długu,
To jest to siła, pokazana siła naszej gospodarki. Ale jak wycenić dzisiaj siłę, ja wiem, polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej? Naszym zdaniem, zdaniem Klubu Parlamentarnego PSL-u, jedno z takich przesłanek oceniających to siłę dyplomacji było to, co stało się na Białorusi, kiedy odwołany polski ambasador, w ślad za tym wszystkie inne państwa, z którymi współpracujemy, dokonały odwołania swoich ambasadorów. To świadczy o skuteczności, sile polskiej dyplomacji. Cieszymy się, panie ministrze, z tych wszystkich działań związanych z dobrymi relacjami z naszymi partnerami. Pan wymienił Niemcy, Francję, Hiszpanię, Włochy i tak dalej. Dobrze, że prowadzimy działania w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Tu padały również dylematy nierównoprawnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. No moim zdaniem mieliśmy tu różną historię. Kiedyś pan rzecznik rządu, pan Urban, próbował nałożyć sankcje na kulturę i naukę amerykańską, no ale ta nauka amerykańska podźwignęła się po tym ciosie, więc nie ma się co zastanawiać, jak zdominować Stany Zjednoczone, bo tego nie uczynimy. Natomiast partnerskie stosunki ze wszechmiar są niezbędne. Bardzo cieszymy się z tych wszystkich działań, które wynikają z Partnerstwa Wschodniego. Wierzymy, że NATO będzie mogło skutecznie bronić, gdyby była taka potrzeba, terytorium wszystkich państw NATO. I te kierunki działań, które pan minister zaproponował, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jak najbardziej popiera. No, nie bardzo przedstawił pan minister bardzo niektóre czarne wizje rozwoju Europy, więc nie podzielamy tych czarnych wizji. Naszym zdaniem takie sformułowania mogą wynikać z faktu, że historia naszej cywilizacji pokazuje, że człowiek współczesny zawsze znalazł wyjście z trudnych sytuacji, jeżeli w porę zdał sobie sprawę z istniejących zagrożeń, więc warto rozważyć różne zagrożenia, aby do tych zagrożeń nie doszło. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj była jakaś realna obawa realizacji tych najbardziej czarnych scenariuszy, bo Europa, zdając sobie sprawę z zagrożeń, na pewno znajdzie wyjście z tej wszystkiej trudnej historii. Wysoki Sejmie, ponieważ mój kolega, pan poseł Gorczyński, będzie jeszcze zabierał głos, stąd konkludując swoje wystąpienie, chcę stwierdzić, że trudna, burzliwa historia naszego kraju pokazuje, że w obecnym momencie mamy swoją polską szansę. Jeżeli tę szansę potrafimy wykorzystać, a to od mądrości nas wszystkich zależy, czy wykorzystamy, to ten dystans do najbogatszych krajów, które mieli zupełnie inną historię, inną dojście do tego, co aktualnie posiadają, może być bardzo szybko zmniejszany. I tak się dzieje na naszych oczach. Przewidzieliśmy pewne rozwiązania konstytucyjne. Kryzys, który ogarnął Europę, no, dla Polski nie jest jakimś zaskoczeniem, bo my od setek lat żyjemy w kryzysie i potrafimy się w tym kryzysie jako jeden z krajów najbardziej poruszać. Mamy zapewnioną stabilność polityczną, co też jest gwarantem tego, że nasze długi są tak oprocentowane inaczej, że ten procent ciągle spada. Potrafimy wykorzystywać środki unijne. Polacy należą w tej chwili do najbardziej pracowitych, najbardziej kreatywnych narodów Europy i to jest nasza olbrzymia szansa. I zbliżamy się do tych krajów, które w tych samych warunkach żyją, znacznie szybciej, jak jeszcze parę lat temu można było zaobserwować, przewidywać. Stąd Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie popierał przyjęcie informacji pana ministra, ponieważ cele, które pan przedstawił, są zbieżne z celami czy interesami polskiego państwa. Tak je artykujemy, tak je widzimy i wierzymy, że te dobre początki, jesteśmy krajem, no, jak no niektórzy mówią, na dorobku. Wierzymy, że ten nasz dorobek będzie coraz bardziej poszerzany, podniszany. Tego wszystkim rodakom życzymy. Dziękuję za uwagę.